stronę polana. Wtedy na tym peronie wleźć. No, jakbyś się uparł, to by wyrosł. No jakbyś się uparł, no ale z rowerem byś nie. Rowerem byłoby nie fajnie. Dobra, no to dzisiaj niedziela, 14 kwietnia 2024. Ustrój polana, godzina 7.30. Zaczynamy. Przyjechali my cugiem z Czarnolesia. Zielony szlak, ja? Jest GSB, który zaczyna się na równicy, nie? Nie, Ustrój Zdrój, aha. A my zmierzamy w kierunku kolei linowej Czantoria. Jak się zaczyna ten las, to podobno tam jest kresz. Tam na tym? No, na stoku. Ale z której strony? Z tej strony tu. Z lewej? Ja. Co? Wypożyczalnia rowerów. O, ale Haziel tu zrobili. Regionalne wędliny. Tam palenica widać. Wszystko jeszcze pozawierane. Czantoria. Aha, czyli jak nie ma sezonu narciarskiego, to się płaci za parking. Ile razy się tu parkowało w zimie? No w tej zimie tylko roz chyba. Jeśli o mnie chodzi. A tu jest asfalt. Że jest asfalt? A to są kamienie. Aha, to my po tych kamieniach jeździli. No. Muszą tam też nas sypać. No. Tę dziurę, nie? Bo to taka dziura jest. I spad taki. Nadsypywać to mają. W zimie to całkiem inaczej wygląda. No nie? W lecie to jakiś bardziej strumień. Ja. GSB. Legenda o śpiących rycerzach. Poziomki kwitną. Tu się szusowało. Ja nie wiedział, że tu są schody. Jak nie wiedziałeś? Nie było ich nigdy widać. Widać. Ratraki. Bażant. Ja. Zakaz wchodzenia po trasach zjazdowych. Zarówno w dzień, jak i w nocy. No. Ale teraz żaden tu już nie jeździ. Odłowili my pierwszego kesza. Są my na terenie stoku narciarskiego z Czantorii, którym się jeździ na nartach w zimie. Widać tutaj orczykowy wyciąg Stokłosica. Solisko, co ja godę. Stokłosica je na wierchu. Widać, że te no, armaty są zafoliowane. Tu się tą trasą zjeżdża dokładnie tak jak my teraz idziemy. Wylebymy zaro na życi też nie zjechali. Jest trochę rosa, mokro. Luźne kamienie. My po takim ciuszku nie idziemy.
No, też. To jest ten pył saharyjski. Ja, pył saharyjski, teraz. No na trawie się osadził. Ja. No to pojadymy. No torby trzeba będzie szczypać. Kurczę, jak jodowno wyciągiem, bez nart nie jechał. No i jechała w tym roku. W tym roku? Znaczy nie wiem, czy w tym roku, ale w grudniu chyba może to było. Ja w grudniu, bo jeszcze stoki były na tym. A ja tu jechała. O, doczek. Przykrywanie. Ja. Patrzcie, ale na nartach to nie ma tak wysoko. A, zdaje ci się. Jest tak. Nie ma się. No nie ma. Tego polana nie brać. Tam coś leży. Tam coś leży. Czyli nie jednak nie posprzątali po nartach. Jak szła, ostatni raz jak byłam na nartach, to szłam wzdłuż wyciągu i zbierałam między innymi tego kija. Tutaj jest zjazd trasą Faturka. Niestety w tym roku nie było dane nam. Rzadko kiedy to chodzi. W sezonie nie było dane zjechać. Ja tu widzę, że to jest druga. To jest druga, tak. No. Mamy ciągu, a tam za nami. Kolej linowa Czantoria. Przeważnie z tatem siedziałam na tym krześle. Jeździło się tu, jeździło. Jak się było bajtlem? Ale ty jak żeś był mały, to żeś tu nie... Tyś jechał z nami pierwszy. Jechałem z wami. Ale wcześniej ciebie nie było, a my jeździły. Tylko, że ciebie jeszcze nie było. Bez nart. Tak trochę głupio nie? Te nogi wyglądają. No takie jakieś lekkie. No. Skrzyczne się wyłania. Skrzyczne? Nie, jest. I wschód słońca. Tam za nami. Palenica. Też tam trzeba będzie kiedy zmierzyć. No. Ale tu już widać, że w tych górnych partiach już te drzewa nie są tak rozwinięte. Ale już są też. No w górach zawsze później, bo później, jest nie? Ta wegetacja. Inną. Jose tu schodziła. Kiepsko się tu schodziło, bo tu jest stromofest. Ślisko było. No bo tu jest prawie ta, no. Ta ścianka na stoku. No.
posprzątali, nic tu nie ma. Flaszki nie leżą. I stokłosica. Ale ta ścianka, no nie wygląda nawet taką strumą. A, jest strumą. Już tu posiadka została jeszcze. No bo tego nie będą tego zajmować. Nie biorą chyba. Po co? O, widoczek się wyłonił. No. Jest ścianka. Ale pyłu saharyjskiego dzisiaj nie ma. Nie przewiduję. Taką rynę. Na Szoszowie też taki są. Zdjęcia robią czy nie? Nie robią niestety. Nie robią? A, bo teraz trzeba będzie złazić. No. Tu wieje. Tu już zmienili na saneczki. Ale to no, te końcówki zmieniają. Te końcówki, no. Ten talerzyk odpinają i... Idą ludziska. Z burkiem. Burek też. Co no. Tu laba weź. No ja już go mam. Będą chyba dobre widoki dzisiaj. Chyba ja. Ale na wieżę nie będę wychodzić, bo mi się tam jest. Po co? Zagrodzono trasę narciarską, nie zjadymy. No, tylko szlakiem. Ósma 30, ósma 43, to jest ten sam czas co w zimie. Tak. Wisła. Jeździło się tu. Dobra. Bo mi czapkę zwieje. Ściepujemy to. Bo mi czapkę zwieje. Ja siadłem jak na nartach. Ja. Nogi już same. No ale tam się schodziło na bok. Czemu na prosto to dali? A pierun, więc umie. Lap. Obejrzymy sobie jak to tu wygląda. O, jest daleko widać, bo zaporę naszą widać. Tylko Czałkowice. Ale naszą chałupę akurat zasłania. No. Lipowski Gruń. Podchodzimy na szczyt Czantoli i mamy gościa. Rezerwat przyrody Czantoli. Słupek Komory Cieszyński. Przy tablicy rezerwat przyrody Czantoli. No to zbliżamy się już do szczytu. Wielki Czantoli. Słuchajcie, ja tutaj pierwszy raz w życiu szedł. W 1992 roku, jak miałem 7 roków. Jakiś agregat słyszeć. Się robią.
zaczyna woniać. Osiągnęliśmy szczyt Czantori Wielki, a zarazem też i granicę polsko-czeską. Właśnie idziemy w stronę Sąszowa. Godzina 15. Wielko Czantoria. Rzeczpospolita Polska. I sama granica. Wytyczono w 1920 roku. Tam dalej się idzie w kierunku Małej Czantorii i schronisko tam widać zaraz za tymi strumami. Jest i czapowano kofula. 100 lat. Dużo lepsze jak we flaszce. Dużo lepsze. I zimno jest lepsze niż ciepło. To jest to. 40 korun. Jedna. Teraz będziemy hamować. Teraz będziemy złazić. I kofola się będzie utrzepywać. Kofola się będzie utrzepywać. Będzie buksowało w brzuchu. No. Byleby nie weszło na zewnątrz. Kurum. Będzie chciało wyjść na zewnątrz, ale dołem. A ja. Stary? Nie ma stary. Ale jest starszy niż... 104 lata młodziko. No to jest. Granitowy to taki same jak tam wszędzie były. Bo betonowe by się rozleciały. I dlatego są granitowe. No ale jak je tu musieli wytachać, nie? Jak granice robili. Jest teraz dość strome zejście. Dość długie. Borowiny są, ale borówki już nawet są, tylko że jeszcze zielone, znaczy czerwone. Czerwone takie. Ale, tutaj pszczoły pracują, także spoko. Będą borówki. Miesiąc i będą. Tak. W maju. Znaczy nie, borówki są w czerwcu. Ja? W czerwcu? O, jest widoczek. Ale może będą w tym roku wcześniej. No wszystko jest wcześniej. O miesiąc wcześniej. No jest widoczek. W oddali widoczno słowacko Fatra. I tam jeszcze widać śnieg. Super, no. I kolejny słupek TK. Jest na trasie. Ale to dziwne, on stoi w tym miejscu, a granica chyba jest tutaj. Różnie, bo widzisz, że może być po naszej stronie też. Następny gość to ta zawrócony 410, czyli nie będziemy go odwracać. Zostawimy go tak. No. Do czegoś.
słupek? Nie wiem właśnie. Wiesz co, tam bardziej, o właśnie tam. Słupek, wygląda na słupek. To jest prawdopodobnie słupek rzeka. Tylko, coś to jest szerokie, za szerokie, bo to dalej idzie. A, to nie, to beton będzie. Będzie beton. Albo kamień taki. No, to za szerokie. No to mnie że trzeba. To też kamień. Tam jest kamień. Jeszcze słupki by szło poszukać, bo tu jeszcze taki trowień nie ma. No, tu spokojnie. Ale jak nawet widać, nie ma liści, całkiem inaczej jak u nas. Ale na krótko się doisz. Tamto? Co? Tamto zmurszałe. Idź to sprawdź. To wygląda na kamień. Pień. Pień? Takie okrągłe, ale to jest zarośnięte tym. Ale to chyba beton. Beton. A, tu jest ten wywalony. To było granica państwa, przekraczanie zabronione. Mamy takie wypłaszczenie trochę. Tak, a tu coś jest, jakiś krzyż. Wajn Klement Szczastny. No, ja to w zimie też widziałam. Ale kiedyś tego tu nie było. To jest niedawno. 11 listopada 1920 umarł. Ja wiem, no, ale nie było tego krzyża. Na tom to mistrz był 11 listopada 1920 zestrzelen czesko-słowenski wojak. Pomocny zemejeżyc Wojn Klement Szczastny. Tragicki osud ho zastil przy wycofiwaniu statni granice stanowione Międzynarodnej Delimitacznej Komisji. Stal se obiety polskie bojówki. O kurde, Polacy go zabili. Polacy zabili. Ale tego tu nie było kiedyś. Polacy go zabili w momencie, kiedy było wytyczenie granicy. Oj, to nieładnie, nieładnie. Tu jest potwierdzenie, że w 1920 roku granica była wytyczona. I tak idzie, tak? Idzie, tak. I tak bardzo, trochę po skosie. To było tak, Polsko. A ty tydzień w Polsce, a ja w Czechach. A tu było czesko-słowensko. Jeszcze czechosłowacki ten jest. Czesko-słowensko. No. Czesko-słowensko. A my musimy zwiedzać wszystko. Tylko nie idziemy się przejść, tylko my musimy obejrzeć całą okolicę. Ja. Słupki, nie słupki. Kesze. No i doszliśmy do takiego miejsca. Kotlina. A raczej to przełęcz, przełęcz jabłonkowsko. Tam widać co, Ostrawę? Nie, to albo za... Frydek. O, to Prędzy, to Frydek będzie. To pod górami bliżej. Ostrawa... Tam są chałupki. Jaj. A na chałupy, chałupki to są dali. A no. Koło Bochumina, a tu jest płot. Tak, bo tu jest ten... gospodarstwo. A tam widoczny Beskid Morawsko-Śląski i kunszczek Łysej Chory widać.
a tu widoczek na Dolinę Jawornika. O, niekoniecznie, bo i na centrum Wisły, bo i Gołębiewski widać. I ten mountain coś tam. Krystal. A tam jest Baraniogóra. Tam masyw Baraniogóra. Baraniogóra. Tam będzie Kajsztynga w Lasi. Zielony Kopiec. Zielony Kopiec, Malinowsko Skała. Jeszcze Magórka tam jest. I tam jest małe Skrzyczne. Magórka Wiślańsko jest. I Skrzyczne jest za drzewami. Magórka jest wielki. Barania, Magórka, ten Gawlasi, Zielony Kopiec. Tam ja. Dobra. Topografia mamy. No, powiedzmy, że się znamy. Ja. I zaś idziemy po czochach. Kurde, zaśmy granica przeszli. No. I zaś taki fajny super. 1920, one są co chwila, bo... Pisamy. No bo musieli zaznaczyć rok delimitacji granicy, nie? Na Soszowie też jest. Ale chyba oberwą troszkę. No ale to jak oberwą, to z drugiej wojny. No z pierwszej na pewno nie. No nie. Bo go nie było. No. EDK dalej to skończył. Czerwony szlak to jest GSB, czyli główny szlak Beskidzki. Łączy się. Główny szlak Beskidzki z Ustronia do Wołosatego, czyli w Bieszczadach. 500 km. 500 km. Przeszedł go taki facet z kanału, niech to szlak. I dzięki niemu dowiedzieliśmy się o geocachingu. Także fajna sprawa, fajny kanał, niech to szlak, który mój kierownik z roboty też ogląda. On mi powiedział. Ale tu jest borowin, a borówek nie ma. Zejdzie się, zejdzie. Ja ci godzę, że się zejdzie. Są w tej chwili na terenie Czech. Czeskiej Republiki. Co? Czeski niebieski szlak tu jest. Niebieski szlak? No. My musimy tam być. Bo my nie zandymy. Aha, to by my zeszli Kajsi do Nytka. No. Piękne buki. Buki takie zrośnięte cztery razy. A ja, bo to tam jakaś idzie. Żowanie. Tutaj widać masyw Czantori od czeskiej czeski strony. Widoczna wieża. Widzicie, widzicie, nie widzicie. A my jednak musimy wrócić. Tam są chałupy, bo to już jest Nydek tam. Tam są okolice tej skoczni w Nytku. Na której skokał Jiří Raška, czyli czechosłowacki mistrz olimpijski w skokach narciarskich. To był, zdaje się, chyba jakiś krewny albo Jakuba Jandy, albo Jana Mazocha. Ale chyba Mazocha. Tego, co się tak fez po czasku w Zakopanym. I to był gwóźdź do jego kariery. Niestety po tym już tam coś tam ponoć skokoł, ale już psychika siadła i... No nie dziwię się. No ja się mu też nie dziwię, tak się potrzaskać po tym. Zobaczcie, słońce, no to jest więcej borówek zaraz. Ja, borówki. Takie, u nas to godają borówki, a tam w Polsce jak to godają? Jagody. Jagody. Ja tu robił kiedyś zdjęcie. Na rowerze, że tu był. Są po prostu duże skały. Tatra, tak.
jest taki szuterek, taki dość niefajne zejście. Za mnie na rowerach jeżdżają. No. Bo tam nie zjadą, nie, to tędy. Na rowerze to tu jest samobójstwo. No. No jeszcze troszkę tego jest. No, jeszcze. Jeszcze trzeba zejść. Już idziemy na krótko. Przeblikliśmy się. Ciepło. Ciepło. Ale tu trzeba dać pozór fest. Bo idzie kolano, kurwa. Rozwali się. No. A to już wtedy nie jest śmieszne. Teraz pytanie, tam czy tam? Wszystko jedno, bo to się łączy. Tylko nie wiem, gdzie lepiej. Tu rowery jeździć. To co, ale piechur ma pierwszeństwo przed rowerem. Ja wiem, ale oni wyślizgają. Tam jest więcej drzew do trzymania, do chycenia się. Tego płotu nie było, to na trowie by też podjechał. No. Okay. Kijek se przełożę do drugiej ręki. Nie w trawie, nie w podróży. My nie są prawie. My chodzimy po drzewach. Ale jak się te drzewa trzymać, to chodzi dalej. Tylko rękę wykręcić. W razie czego? Wyciągnę mnie z zawiasu. Rękę. Ktoś mandarynki jod. Mandarynki. I teraz idziemy. Jeszcze troszkę tej męczarni. No, w nocy tu iść. Ło, to jest wyzwanie. Jeszcze to się idzie, że tak czasami może być śnieg. O. Bo to tydzień przed Wielkanocą, nie? Przed Wielkim Piątkiem zawsze jest EDK. Ekstremalna droga krzyżowa. Tak. Czechowica w nim kto organizować? Tu jest główny słupek. Widzisz, tak. Bo granica idzie tak. No. A my tu weszli na jakiś trawers. Teraz będziemy pod Świadowidę. Dobra miejscowa na kesza tu by było. No nie? No. Tam na dole jakoś kruszka też prowadzi. To jakiś trawers do Czech. A my idziemy dalej. Macówka Światowid. No to najtrudniejszy odcinek na razie za nami. Jeszcze stożek nas czeka. A potem będziemy widzieć co dalej. Podejście na stożek. Światowid, ale chyba zawrzyty. Raczej. A kiedyś się szło tu, jak ta druga idzie. Ja. I tam jest odbicie na stok. I tu można było pojechać. Tam potem w prawo idzie i tam jest stok. Tu jest szlak na stok. Stacja narciarsko, stok. Szlak spacerowy. Ja. Kiedyś się tam.
znaczy się, że za 10 lat. Tu można było pojeść. Można było pojeść, tak. Ja tu nawet chyba z Michałem był kiedyś i my tu nawet chyba jedli. Tam są jakieś ruiny. Jakieś ruiny tam są. Teraz troszkę będzie pod górkę, ale damy radę. Przełęcz Beskidek. Tutaj poszukamy Keszy zaś. Laba też. Tutaj kiedyś było przejście graniczne. Był se taki posterunek. Bodajże tam. Siedział se w opista. Tych odblasków w zimie nie było. To są z Edeka. Świeżo. Siedział se w opista. Budę. Nie, czekaj. Ale to je, nie, to jeszcze nie jest tu. Nie, 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 to nie jest. To jeszcze nie jest tu. W każdym razie tam se siedział. A nie, bo tu jeszcze nie ma tego. Wopista. To jeszcze nie tu. I wachował z takim psem. To jeszcze wilczurym. Nie tu. Zgadza się. Kawałek dali. To by nie przełazili przez granicę. Która właśnie tutaj jest. To jeszcze nie tu, kawałek dalej jest. Ciutkę dalej tam. 251 metrów. Tam gdzie tamten sufit. Ja i tam bodajże jeszcze jest TK koło niego. Czyli komora cieszyńska. Tam zdaje się już widać szczyt Soszowa. To pytanie, czy małego, czy wielkiego? Chyba raczej małego. Pierwsze jest mały Soszów. Mały Soszów jest. Najpierw na mały Soszów. Mamy problem, bo Kesze są w dwóch różnych miejscach. Jeden znajdziemy. Jest na szczycie, a drugi jest poniżej szczytu. I czy iść tu i tu? Pewnie. Się wracać? Najpierw tu jest to miejsce, Kaj, ten wopista był. Ja, tu po prawej stronie. Bo tu jest chyba czarny szlak, tutaj chyba idzie z Wisły Jawornika. No ja nie wchodziłam w zimie. I tu idzie dalej do Nytka. Ale tu jeszcze nie ma. To jeszcze nie jest to miejsce. Tam jest. Ale my tutaj ciulumy. No nie ma tabliczki. No właśnie. Ale my są gapy. Jeszcze nie. Tabliczka musi być. To jeszcze nie to miejsce. To jest granicznik, ja do Przehrady Sztuka. Czy to będzie to miejsce? Ale drzewo się pogodziło. Nawet jakoś i czereśnia jest. Widzisz? Jak wysypywali czereśnie, to urosło. No. Leśna kwitnie. Dobry. I to jest właściwy Beskidek. Nie. Przełęcz. Tam jak te dwa słupki są. Do trzech razy sztuka. Gańba. My tu tyle razy byli, a my tak poczulali. To jest fajny zwyczaj taki w górach. Dzień dobry, cześć. Bo się godzą, że w górach wszyscy ludzie są równi. Wszyscy są równi. Nie ma pań, panów, tylko jeżeś ty. I jo. I tu są pozostałości tej wopówki. No. Wopówki. Wop, czyli Wojska Ochrony Pogranicza, czyli dzisiejszą Straż Graniczną. Dzisiejszą Straż Graniczną. I tu była se taka chatka. Siedział se taki wojok z psem i pilnował, żeby przez te granice nie przechodzić.
I tak to tu wygląda. Poszliśmy kawałek i mamy dwóch kolegów, jeden z 1920 roku, drugi jakieś 200 lat starszy. Komora cieszyńsko. 43 numer, tak. Jest. A pójdziemy tam. Co za dziady. Jest słupek TK. Uszkodzony. Przy graniczniku polsko-czeskim. Tam już widać szantory, jak myśmy byli. I Skrzyczne w oddali. I Baraniogóra. Znajdujemy kolejnego TK razem z granicznikiem polsko-czeskim. Troszkę taki poobijany, mrówka po nim łazi. Troszkę wieje coś tam tu, ale jest fajnie. Ale ktoś nawet szlak na nim miał, co w Czechii. I mamy kolejnego delikwenta TK, ale idziemy na górę. 49. Tu jest widok na Bramę Morawską. Fantastycznie. Jedynie ten cholerny trzyniec. Ależ tu wieje. Widoczne są zarysy Sudetów. Też je tam. Ale widok fantastyczny. Byleby nie ten trzyniec, to by było jeszcze lepiej. To huta w trzyńcu widoczno. A stamtąd nie przyszli. Wielki Santoria. Tam jest druga. Jest ten czas i to miejsce, że bardzo znane miejsce, się zbliżamy do niego, czyli stacja narciarsko Soszów. Jest jakiś chodnik? Jest tam chodniczek. Drzewa naskładowane tutaj. Czyżby coś tutaj się planowało budować? Jakieś betony przywiezione, jakiś wyciąg chodzi, ale ty, ale jakiś pomarańczowy je. Aha. Zmienili kolor na lato? Może to nie, oni chyba te krzesła do rowerów dostosowali, bo tam były jakieś uchwyty już na nich. Stacja narciarsko Soszów, najczęściej odwiedzano przeze mnie stacja narciarsko w sezonie zimowym. I widzę, że ten wyciąg jednak wolniej chodzi jak w zimie. W zimie on szybciej idzie. No bo szybciej. Ale tam jest, popatrzcie, tam jest coś pokopane. A tak to się wolniej schodzi. Pokopane to tam jest. Też jakieś hopy porobione. Z
Soszów. Teraz widać. Widać całe pasmo Skrzycznego po Baranią Górę. Pomarańczowe przeszło. No właśnie. Pomarańczowe są te krzyżki. Ale ci grzeje. Grzeje na Soszowie, no. Do tego kosza to tu może być trochę ciężko. Próbuj. Coś jest nałożone na te siedzenia, wiesz? Folet leju? Na rogu tych schodów. Tak, tu się jeździ na nartach. Coś jest nałożone na te krzesła, widzisz? Aha. Jakoś i szmata. Ale na to, co rowery jadą, to nie. To będzie Brandy Duniros, Adam Duniros. Znaczy ja się zastanawiał w zimie, po co te hoki są. Chyba, że u góry. Szusowało tutaj w zimie. Soszów. Jeździło się tu na nartach. Sezon my kończyli w pierwszy weekend marca. Wyjątkowo w czas. Tam też jeżdżą? Rozjazdy koleją. Hej. Chodź tu się tam się podziwać. No. Trasy rowerowe. Tutaj jest orczyk, który w tym sezonie narciarskim nie chodził. A tutaj są rzeczy, bez których jazda na nartach raczej w zimie nie byłaby możliwa. Armaty do produkcji śniegu. Demaklenko.
tu mamy mało zmiana. Zamiast nartów rowery, ale to nie takie rowery, które my preferujemy. A tu jest zejście do Głuchówki. Do czego? Do Głuchówki. Taki potoczek sobie płynie. Tam widać, tam był szlaban. No. Dobra, idziemy dalej, opuszczamy teren stacji narciarskich, chociaż jeszcze nie do końca, bo tam jeszcze górna część będzie widoczna. Niestety górna część w tym sezonie nie funkcjonowała w ogóle. Ciekawe jak. Co za linie. Teraz będziemy łowa w karze. Co za lenie. Lenie, autem wyjechałem. Kibel otwarty. To jest lenistwo. To jest lenistwo, tak. Nie szlak pieszy, a nie samochodowy. Lenistwo. Trzeba się odczuć. Jabłuszka. Mi się nie zawiesił? Ja, oni tu skręcą i pojadą na dół. Ja. Jabłuszka na szlaku. Co w tej jabłuszce mamy? To się jakoś otwiera? Trzeba wcisnąć chyba, nie? A, popatrzcie, no, no wyposażono. Wyposażenie? Dobrze, niech jest. Woda utleniona. Chociaż tu jest goprówka też. Dobra, nie, dobrze jest. Tak, idziemy. Tego lapasa weź. No. Chatka burzystów. Skitouring. Pięć przybito. Ciekawe, czy do góry nogami. Udało się. Dobrze jest. Mogło być trochę niżej, no ale... O, tu jeszcze dalej. Część hotelowa. Cisza nocna. Województwo śląskie. Jeśli chodzi o województwo śląskie, to są my. Genauka, jeśli... Proszę, nasi też tu są. Czarowice dziedzice. Idziemy dalej. Idziemy dalej ku wierchu. Dużo ludzi jest, bo też wyciąg chodzi.
Ale tu też jest trasa narciarska, która też w tym sezonie nie była użytkowana. No niestety nie. A tam jest wyciąg orczykowy, który w tym sezonie też nie był użytkowany. Taką niestety ciulatą zimę my mieli. A zapowiadała się dobrze. Zapowiadała się całkiem fajnie. No tak to już chyba jest, że jak jest dobry początek zimy, to po tym już jest ciulata. A jak była dobra zima, to stoki zamknęły. Tak. To to była głupota. Jedzenie. Ten granicznik jakiś ubity. Jest, jest. Ale spoko, dobra rady. Soszów, a w tle Czantoria. I kolejny idiota tam zajechał autem. Ludzie nie myślą. O ile terenuwa, to jeszcze ja. Terenuwa mi dowiozą towar do schroniska. A tyle taki debil z cabrio jakimś. O, piękna kapliczka. Tego tu chyba nie było. Bosko z dzieciątkiem. No więc pojedliśmy w karczmie Lepiarzówka. Tutaj też można zrobić noclegi. I idziemy dalej. W stronę Cieślara. Teraz się będzie ciężko wychodzić. Ja, bo my są pojedyni. Pomalutku. Na szczyt. Prawie godzinę. Regeneracja sił była. I szczyt Soszowa, wielki go osiągnięty. Tam jest dziewiczy stok. Czesi podają 886 metrów wielki Soszów. A nasi ile podają? Polacy. Też tyle, czyli zgadza się. Znajome widoki, niestety w tym sezonie zimowym nie dane nam tutaj było jeździć, bo orczyk nie chodził, bo po prostu nie było śniegu. Śniega nie było. I tak o lipa z tej zimy. Jak tu się dostać do niego? I tu na kleszczu. No myślę. Po polowaniu. Faktycznie krzoki. Co? Faktycznie krzoki. No. Ale jest. To ryzykowne. No. Udało się. A, też wycięli lasy.
A tu je widok Genały Sochora. Masakra. Bo mi czosnka chce wybierz. Patrz tam na wersji, jak to czosnka jest. Kaj. Na tej kolanie tam leci. No bo to jest ta... Jak to się nazywa? Filipka, o. No patrz. Jest Sochora, Jaworowy. Tu jest TK. KT? Tu jest TK. A co jak siło strzeżnicę? Do torku wlazłam. Tu jest TK. Widać TK. Jest. Przy drodze na cieślar. Do torku wlazłam. Kaj? Do torku. Aha. Ale widok na Morawsko-Śląskie Beskidy dzisiaj wyborny. Jest i Łysochora. I granica polsko-czeska. Tak. Za chwilę będziemy na Cieślarze. Ale tam jest wyborny widok. Popatrzcie, tam daleko też widać coś. No nie, takie zamglone, nie? To będą Sudety. Jeseniki. No to, ale to jest część Sudety. Czyli pradziad, biskup Jakopa, tamte okolice. Ja. Jest fajne, że tu jest ten ekranik, nie? No nie. Od Hanesa odbiąć. Od Hanesa co jeździ na kole? Po Śląsku. Po Śląsku. Fajny gość. Super. Pozdrawiamy. Tak. Pana Franka. Franka z kanału Na Kole Po Śląsku. On teraz testuje rowery elektryczne. No. Może się też skuszę. Widzisz, powiedzieli mi to w samą porę. No. Bo i są rowerzyści. Na elektrykach. Dzisiaj ich tu dużo. Ja. Ale za niedługo jak... Jakby w Jotu wyjechał na zwykłym rowerze, to będzie szacun. No. Same elektryki. Przepraszam, ale ja mam pieczyństwo. Tyle, że no właśnie, nie powinno się tak robić. A rowerzysta, jeśli jedzie, to powinien dać znaki jakieś. Ale piesi jak najbardziej mają pieczyństwo na takich szlakach. Ja jakże jechał na rowerze, też to powtarzał. Patrz. Tam jabłonkowską. Widać. Nie? Przełęcz jabłonkowską. I tam są ptaki. No. To będzie Łomna. Bo to już Beskid Morawsko-Śląski tam. Ale tam to na wsi, tam te tereny, to będzie to, te chałupy tam. Te Szańce. No, Szańce jeszcze nie. Ale tam dalej może ja. Podejdziemy tu obejrzeć ten widok. I tu chyba trzeba będzie nawet płota zrobić. No. Bo jest tu naprawdę bajunia. Jakbych nie wiedział, to bym pomyślał, że to tam są mosty u Jabłonkowa, ale to nie jest to. Bo tamty chałupy to będzie na wsi. Tu będzie okolica Bystrzycy już. Ja tam jest szczyt Filipki właśnie. Tak. Tak. Ten zadrzewiony taki. Tu na samym dole oczywiście.
widać taką górę daleko. Fatra. To będzie Fatra, ale tam za tymi górami też się coś chowie, widzisz? O, jeden, drugi szczyt tam się chowie. A, no. To tam to będą Fatra. Tam będą te rozsypańce. Nie, to będzie ta druga Fatra. No to tam będą Niżne Tatry też. O, nie ta struna. No nie. No to witamy wszystkich z Cieślara. I są takie ruiny, urbex taki. Ale to tu wygląda, że tu jakiś chlew był. A nawet co tam ktoś i spanił. Od wszelkiej biedy by się tu może i nawet wyspał. Jakby miał jakiś materac, no, może i by się wyspał. Upiorę. Ach, się grzmotnął. Ach, te kraty. Dobra. No to idź się wystrać. A ja poszukam kieszki. A tu mamy już widok dosyć obszerny, co my tu widzimy. Przykopce Wiślańskie, Kotarz, Przełęcz Salmopolska, Skrzyczne, Czupel, Malinów, Malinowska, Skała, Zielony Kopiec, Kobyla to jest to. Cieńków Postrzedni, Magórka Wiślańska, Barania Góra, Sągienał, Kubalonka, tu Pilskow oddali, tak, tam ze śniegiem widoczne. Pilsko i sam Haney Fest, daleko zaśnieżone Tatry. I widać też Ochoditum. Rachowiec. I widać stok narciarski na Rachowcu w Zwarduniu. A tam była skirajza w tym sezonie. Widać. Tam no, od Ochoditej prawo. Proszę, a tu Genałki Czory. Na górze Cieślar przy szlaku jakaś gastronomia chyba powstaje. Przekopane to tu. Strum doprowadzony. Nieźle. Ludzie wszędzie widzą kasę. Kiczora widoczno i stożek za stromami. My idziemy dalej. Osiedle Mały Stożek, a przed nami Stożek Wielki. Teraz pytanie będzie, co dalej? Było się tam na skirajdzie. Widać nawet tam szlak jak idzie. No. Zielony. Widać Tatry, ale już fest za mgłą. Ze śniegiem. A my tu kurczę w krótkich galotkach. Osiedle Mały Stożek.
i Wisła Łabajów. Że im tu odśnieżają. Z pewnością odśnieżają mnie, tak. Tutaj jest dawno strażnica WOP. Taka sama była właśnie na Beskidku. No nie taka sama. Ale podobno no. A godło już zdjęte. Już nie pełni swojej funkcji. Od czasów wejścia Polski i Republiki Czeskiej do układu z Schengen. Bo granica jest genauka. O, na małym stożku szczepili psy drugiego wieku. Centrum rowerów elektrycznych. Ekopikę. Hajbikę. Schodzę. A ja tu na rowerze wyjeżdżał tą drogą. Bo oglądamy co tu jest. Teraz zaczyna się najbardziej hardkorowe podejście na całej trasie, na Stożek Wielki. Ale to jest krótko. Męczące, ale krótkie. Spoko. Cały czas mijamy borowiny, ale borówki widzicie jeszcze zielone, czerwone, w każdym razie nie dojrzało. Już sytuacja wygląda tak, że jest zmiana szlaku. Kiedyś szlak szedł właśnie tam, sam Hanej, wzdłuż granicy, a teraz idzie tu, tą pożarówką. Jest tu szlak czerwony, czyli GSB. I żółty. Co? Do granicy nie idziesz? A chcesz tam iść? Ja mogę iść. Będzie krócej, ale bardziej stromo. Wiem. Decyzja zapadła. Idziemy wzdłuż granicy, tak jak kiesiszeł szlak. Będzie bardziej hardkorowo. No ale kto nie ryzykuje, ten nie żyje, nie? O, jest, jest stromo. Jak sto pierunów. Nie po darmo się to stożek nazywa. Pomału. No, tu żeś wlos na żółty szlak do na Filipka, co idzie do Czeskiej Republiki. A tu już normalny szlak. Ale że nie, mokry jak szczur. Ale czasami tak spocić się warto. Skróciliśmy się trochę drogę.
No powiem wam, łatwo nie jest. Ale siostra tak zdecydowała, że tu idziemy dalej wzdłuż granicy. No to idziemy. Nie poddajemy się. Dobrze, że nie ma deszcza. To już koniec. O matko. Ja miał 7 roków, to ja tu łaził. Ale też ja był 7 razy mniejszy i 7 razy lżejszy. Staroski, to już tak nie jest łatwo. To jest 100 kg żywej wagi. Nawet zawału nie dostał. Ale wiatr obwieszcza, że się zbliżamy do szczytu. Nawet pośladki czuję. A jest petarda. Tamka i ta droga myśli. Jest dobrze. Czasem trzeba się pomęczyć. Spalić kalorie. Przeluftować płuca. I będzie super. Moment. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. No widzicie. Serce, nie? Fajny kamień. I czy roba już wylos? Wygląda na to, że chyba ja. Krócej, ale ciężej. Coś za coś. Ale jest nagroda. Ja to zrobił. Ja to zrobił. Wow. Ale jest tu. Jest tu petarda. Baj Junior. Widok na Bramę Morawską. Tam sam Hanej daleko.
tam widać Zalew Goczałkowicki. A tu Baranio Góra. Tamta góra. Wiem, że się palcem nie pokazuje, ale on to gdzieś. A więc udało się mi wyleźć. Mogę iść dalej. Skałki, jest granicznik i jest szczyt Wielkiego Stożka, a więc mamy to. Wyżej już tutaj nie będzie. 978 metrów nad poziomem morza jest schronisko. Ale jo, będę szukał tutaj cache'a, bo ponoć tutaj jakaś jest. I to open caching, bo geocaching mam znaleziony. Schronisko na Stożku. Już się chłodniej zrobiło, ale pójdziemy, to zaś będzie cieplej. Bo kiedyś tu szedł niebieski po tej autostradzie. No to pójdziemy po tej autostradzie i po tym drugą już do Głębiec. No bo tu by było dłużej, nie wiem ile. No, ile pisze? Troszkę się mroczy, także... Nie wiem, idziemy. Idziemy tym trawersem narciarskim. No, tym niebieskim. Drogą. Kiedy indziej wejdziemy se, że przyjademy do Głębiec i pójdziemy w tą stronę i tu na te kiczory jeszcze. Albo do Jabłonkowa i z Jabłonkowa tu. No. Ale to byśmy musieli jechać pociągiem do Cieszyna. I z Cieszyna Czeskiego. Tak. Zaś na ta Bystrzyca, czy na wsie, czy jako no, to tam no. Było. To jest za nami schronisko na Stożku. 100 lat miało. Ale to na ten szlak, nie, na niebieski szlak narciarski, to tu znajdziemy. No miałem lornetkę, nie? Kurde, Tatry w śniegu widać. No, ja teraz też widzę Tatry w śniegu. No, tylko się błyszczą takie te stopy, nie? Takie. No, w tej chwili my są przy górnej stacji wyciągu na Stożku. I schodzimy trasą, niebieską trasą narciarską. No, na stację do Wisły Głębiej. Nie znam, ale to fajnie. Wieje u was wiatr? Na szczytach. No tak, to tak samo jak wczoraj właśnie, bo na tym Trójstyku to tak i tak wiało, nie wiało, a potem na tej Ochodzitej tam jak jadłem tamtego, nie, to też tak raz wiało, raz mniej, no. No a potem se pojechałem tu, wiesz, na Lalki tamtędy, na Zwardoń całkiem, wiesz, taką, no, na taką familijnię, taką podobę. No ja tam w Zwardoniu byłem na Rachowcu na nartach po raz pierwszy w tym sezonie. No ale tą żelazną trasę rowerową to myślę, że jakoś zrobimy. No przejechałem ją tydzień temu. Nie tydzień temu, Wielkanoc. A jest tam coś porobione, fajnie, więcej? Tak, pozmieniało się. Dołożyli tych tras tam.
Także duże się pozmieniało. Żelazne? Ale w Polsce, no, w Polsce. Nie w Czechach. Tydzień temu my byli. Tydzień temu, no. Nie, mi się to porąbało. No to może potem tak później, albo jakoś przyjechałbym na jakąś tą Wisłę, że umówię z tobą, znowu gdzieś tam byśmy jechali, albo gdzieś tam albo do Katowic tam, czy te, jakoś tak, by to tak, kurde, tego, bo to... A, tu byłeś na skuturach. Czy tego, wiesz, i wezmę autem, przyjadę do ciebie i weźmiemy twój rower, czy siostry, czy jak tam, czy bo mam dwa miejsca na aucie i jak bym sobie jeszcze kupił wieszak z tyłu, no to wiesz tam, czy kolega wezmę to jakoś. No, bo to se właśnie, bo na dach to mi wchodzi mój rower i koleżki, nie? Tam on ma taką ramę, że tego, a ja mam takie te uchwyty, wiesz, a jak będę miał wieszak z tyłu, no to wieszak, to będę miał dwa rowery plus jeden mogę dołożyć, mam sekcję kupić taki wieszak, wiesz? No my też o takim czymś myślimy, ale nie mamy hoka z tyłu w autach. To tam nie musi być jakieś wielkie auto, bo to tam wiesz, no to już tego nie, bo to tam ile rower, niech to waży, ja wiem, 60 kilo, w sumie dwa rowery jakby to ważyło wszystko, to tam to by, gdzie, to tam nie ma strachu tam jeżdżego, bo to nie, ale to tak sporadycznie, jakby tam tego, no to też, no jest to, w każdym razie, dobra, no to fajnie, no to dziękuję za telefon do tego, no to jest, ja również dziękuję. Czy tego, gdzieś się zobaczymy, czy jak, czy tego, no to, dobra, nic, dziękuję, no to wszystkiego dobrego. No, ja też życzę wszystkiego zdrowia, dobrego. Szczęść, pozdrowia i zostać, żeby było super, super i żeby nie wiało, nie lało. No, w tej chwili nie wieje, ale coś mówią, że ma lać. A to według telefonu to już miał, tu o 4 miało lać. A tu o 5. No, dobra, dziękuję, szerokości. Cześć, do widzenia. No, to pan Wojtek był. A my schodzimy trasą narciarską. Niebieską trasą narciarską, którą się jeździ na nartach. O, tam było. O, tam ją widać, popatrzcie. No. Bo na Kiczera. No, może i byśmy zaszli, ale trochę późno cug jest. A faktycznie coś ich się zaczyna chmurzyć. Ja też nie chciałbym, żeby mnie to zostało w górach. No ale cóż. Wiesz, jak już asfaltem pójdziesz, to już pół biedy. To już pół biedy, nie? Ale... A tu po takim czymś, jak ten aleje deszcza, to po tym idzie wjazda na życie. No. Widać trasa narciarska, od tej coś inną robili. Zabezpieczenia. Tam Kiczora, a raczej też Kierkawica. Tam są skałki, powinno je tutaj kiedyś widać, te skałki, bo tam je dość łyso. A wątpię. Aha, tu jest ten zakręt na tej trasie. No. Taki ostry, co się jedzie. Nie, bo tam w lewo, co idzie, to tam się też ze stoku dowjechać. Tak. Pod wyciągiem. Zgadza się. Także to, że my nie idziemy żadnym szlakiem turystycznym, nie znaczy, że nie znamy tego terenu, bo znamy go z nart. A my tu na nartach jeździmy. Oczywiście krajobrazy były zupełnie inne. No. Ja, tu jest to ostry zakręt, a tam w lewo się na stok wyjdzie. No to 3 stacje narciarskie zaliczone dzisiaj. Może tu takie luźne kamyczki, czy będzie szło zjechać na życie. Wziąć większy. Co to tam pisze? Puchar? No może jest. Ja, bo to też jest dla rowerzystów tu. No. Downhill. No. Kurde, szuterki, kamyczki, na tym pójdzie nieźle zjechać. Mhm.
No i tu już zaś mamy wyciąg. Tu się na nartach wyjeżdża na stok już. Ale my, ja bym był za tym, żeby my tu dali ślub tym trawerskim. Myślisz? A mamy oklepaną tę drugą, a tu... Ile mamy godzin? Jak to 19.50, 18.50, coś tam miała, znaczy pociąg, nie? No. Ile jest godzin? No. 17.35. To wiesz co? Lepiej my sobie to skrócić. Skróćmy lepiej, no. Nie będziemy ryzykować. Wejdziemy po trowie i... Chyba nas tu nie pogonią. To jest ten downhill. Teraz większość tych stoków się przekwalifikuje na coś takiego. W sumie jest to interes dodatkowy, tylko że tak rozrypać góry to też niedobrze. A ja ten downhill nie pójdę. Tak, no ja też nie. Tu jest chodniczek jakiś. One są przykryte czymś te krzesła, widzisz? Tak na Szoszowie. Ja. Coś poprzypinane na trytytkach i... Mhm. To może tam kaj rower jedzie, to jest zabezpieczenie jakieś. Na nartach tu tak nierówno nie było. No. Nie było takich dziurów. Dziurów jakichś. No, ale tu jest trasa czerwono, a tam jest czorno. Ale od kilku lat nie użytkowano. Stacja narciarsko-Stożek. Się tam jeździło. Lance zostały, ale armaty też tu zostały. Nie sprzątli ich, żeby dom naśnieżać jeszcze. Ile takie badyle rosną? Maliny. Maliny? Ja faktycznie. Demaklenko, to są te same co na Szoszowie. Gościniec zjazdowy. Że popiero nam takie kółko robili jak... Jak tamte górną stację widać, mieli tu. No nie? No tam ostrumo. Je lepiej. Gościniec zjazdowy. Gdzie to my po malinach jeżdżymy? No. Teraz idziemy po łące. No, kiedyś ja tu był, to tu paśli krowy. Łowce. No, tu jeszcze ślady, jak ratrak jeździł po stoku. A to pewnie był ten ratrak. Noe. Rejestracja Noe. Tam jest właśnie kasa. Tam się kupuje karnety. Ale ostatnio jak żeś był, to się kupowało tam w tej budzie z czerwonym dachem. A wszystkie są z czerwonym. Tam się schodziło do tak
trzech gibli, co tam są. Tam się kupowało w bufecie. Jest bufet. Tu się auta parkuje, ale jakichś światów żadnych Audi już nie ma. Nikt po nas nie przyjechał. A to szkoda. No już dochodzimy jakaś do Łabajowa. Tu strumyczek płynie. Dość wartko. Jak to w górach? Oj, by to był lipiec, to byś tu wlazła. Chłapy pomoczeć, nie? No. Ale świetnie się nie odważy. Byłby to hardcore. Jak to się goda. Mimo, że jest ciepło. I trzeci COVID na koncie. No jakby tu wlos do morsowania. By nie zlos. No ale tu by bariera mogła być. Zdecydowanie. Ktoś tu wlipie, to się zabije. No. I mamy akcent narciarski. Proszę, stare Polsporty. Takie wiązania jak u nas też były. To się zaczepiało za butek i się jeździło. No. Takie same rzeczy. Oczywiście pierwsze były na sprężenie. Ale Polsporty. Kiedyś to była marka, bardzo dobra. Gmina Obicła Łabajów. I mamy miejsce, kaj kiedyś była skocznia narciarska. Tutaj też skokał chociażby Adam Małysz. To był przeciwstaw. Jak były skoki, zamykali druga i fajerant. A teraz już skocznie. Nikt nie odbuduje. I po problemie. Wiadukt we Wiśle Głębcach. My już zmierzamy na Banchów. Niecałe 20 minut do odjazdu. Thank you.
na szczyt. Słabłynce. No jeszcze chwila. I pojademy. No i się nam ściemniło. A my już są niedaleko chałupy. Przyjechaliśmy cugiem z Wisły Głębce do Zabrzega, bo w Tarnolesiu nie stoi. Poczekaliśmy może z 10 minut. Przyjechał autobus z Czechowic Dziedzic na Miliardowice ku cmentarzu. Podjechaliśmy tym autobusem i 1,5 kilometra jeszcze idziemy z buta. Ale dzień spędzony aktywnie. Pogoda fajna. Pogoda fantastyczna, chociaż teraz w Zabrzegu nas coś trochę postraszyło z chmury. Ale autobus przyjechał, rozgonił chmury i się nic nie stało. Także tyle by było tego wędrowania na dzisiaj. No nic. Trzymajcie się i do zaś. No właśnie.